To też tak. No ale tutaj pan tak. Kolega tutaj mówił, że przyszedł informalnie, że... Tak. Nie, no ja mówię. Stańmy bliżej. Tak. Chodźmy. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Małgorzata Zych. Szanowni Państwo, drodzy Tarnobrzeżanie, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej pana Andrzeja Ślęzaka, radnego Sejmiku Podkarpacia, pana Jacka Kotule, również radnego Sejmiku Podkarpacia oraz pana Marka Zyrskiego, mieszkańca Tarnobrzega, inżyniera związanego od wielu, wielu lat z Siarkopolem. Szanowni Państwo, chciałabym poinformować, że z dniem dzisiejszym ukonstytuował się Społeczny Komitet Obrony Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Jakie są przyczyny powołania tego komitetu? Drodzy mieszkańcy, w obliczu ogromnej bierności przede wszystkim władz naszego miasta, pana prezydenta Dariusza Bożka, radnych miasta Tarnobrzega, którzy w ostatnich latach nie zrobili prawie nic dlatego, aby obronić nasz szpital przed degradacją, a tak jak wielokrotnie podnosiłam to na licznych konferencjach prasowych, od wielu, wielu lat ten szpital był degradowany i w tej chwili mamy do czynienia ze szpitalem, który nie ma właściwie rangi, statusu szpitala wojewódzkiego, biorąc pod uwagę typ świadczonych usług na rzecz mieszkańców Tarnobrzega, został sprowadzony do rangi szpitala powiatowego. Od półtora roku mamy do czynienia z tym, że na terenie miasta Tarnobrzega nie są świadczone usługi zdrowotne w ramach oddziału wewnętrznego. Przypomnijmy, że ten oddział wewnętrzny został zamknięty półtora roku temu i jak na dzień dzisiejszy, według mojej wiedzy, nadal pomimo obietnic marszałka województwa Podkarpacia nie został ten oddział przywrócony. Drodzy Państwo, niedawno wspomniałam tutaj o tym, że mamy do czynienia z ogromną biernością władz miasta Tarnobrzega i właściwie bezradnością i niezdolnością do jakichkolwiek działań radnych miasta Tarnobrzega. Na ostatniej świadczy o tym chociażby nawet posiedzenie na ostatniej Komisji Zdrowia, która tutaj również zebrała się z inicjatywy radnych Sejmiku Podkarpacia. I drodzy Państwo, na posiedzeniu tej komisji nie doszło do żadnych ustaleń, nie doszło do podjęcia jakichkolwiek decyzji, czy chociażby podjęcia zaproponowania jakichkolwiek działań na rzecz ratowania tego szpitala. Nie możemy pozwalać na to, aby nasze miasto było pozbawiane kolejnych instytucji, aby nasze miasto zostało pozbawiane jakby swojej rangi, należnego mu miejsca wśród miast, byłych miast wojewódzkich na Podkarpaciu, wśród miast, które mają status miasta na prawach powiatu. Dlatego też ogłaszamy takie pospolite społeczne ruszenie i zapraszamy wszystkich innych do tego komitetu, aby włączyli się w jego działania. Wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ale przede wszystkim zwykłych mieszkańców miasta, ponieważ, drodzy Państwo, to od nas będzie zależało, czy ten szpital przetrwa, czy też będzie dalej dogorywał, tak jak to w tej chwili ma miejsce. Ja chciałabym przypomnieć, że pomimo tego, że ukonstytuował się taki zespół, który ma powołać nowego dyrektora szpitala, jak do tej pory nic takiego nie nastąpiło, nie ogłoszono nawet konkursu. Nadal przedłużona jest taka sytuacja jakby niepewności w tym szpitalu. Wielu lekarzy złożyło wypowiedzenia i liczą na to, że dyrekcja szpitala będzie z nimi rozmawiać, ale nic takiego, drodzy Państwo, się nie dzieje. Nikt z nimi nie rozmawia, czyli nadal kontynuowane są te patologiczne działania, które miały miejsce w tym szpitalu od wielu, wielu lat, gdzie zniechęcano do pracy młodych lekarzy, gdzie nie podejmowano dialogu, gdzie upadł zupełnie etos pracy lekarza i w związku z tym doszło do zupełnej dezorganizacji pracy w tym szpitalu, do rozbicia wielu zespołów medyków, które pracowały sprawnie. I to, drodzy Państwo, ten podstawowy problem nie został rozwiązany. Tak więc będziemy tutaj wspólnie z radnymi Sejmiku informować wkrótce o tym, jakie będziemy podejmować działania. Tymczasem proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Ślęzaka. Dziękuję. Proszę Państwa, ja zacznę od sprawy formalnej. Chciałem poinformować, że tutaj ten nasz komitet społeczny na przewodniczącą wybrał panią Małgorzatę Zych i pani Małgosia pełni funkcję przewodniczącego tego komitetu.
chciałem powiedzieć o pewnej, przynajmniej dla mnie, bardzo smutnej sprawie. Otóż zwracaliśmy się do szeregu osób i zwykłych mieszkańców Tarnobrzegu i samorządowców z powiatu tarnobrzeskiego o to, żeby się włączyli w pracę komitetu, żeby zechcieli zostać członkami. Niestety zdecydowana większość tych osób nam odmówiła, tłumacząc się różnymi względami, ale ja jestem przekonany, że jeden podstawowy wzgląd, którego nam wprost nie mówiono, to jest obawa, strach przed czymś, może nieokreślonym, przed czym, że się ktoś z szeregowych mieszkańców, przepraszam za to wyrażenie, narazi nie wiadomo komu, że samorządowcy być może narażą się władzy pisowskiej, co się odbije na finansowaniu ich przedsięwzięć. No to jest bardzo smutne. Pytanie takie, czy społeczeństwo obywatelskie już kompletnie umarło w Tarnobrzegu i w powiecie, czy też jeszcze jest jakaś nadzieja, że ludzie zrozumieją, że jeżeli się nie zaryzykują, choć trudno mi powiedzieć, czy to jest jakiekolwiek ryzyko, ale jeżeli nie zaryzykują, jeżeli się nie włączą w tę pracę, to będzie coraz gorzej. To będą coraz bardziej poniewierani, coraz bardziej ignorowani, z ich głosem nikt się nie będzie liczył, a na to nie można się zgodzić i wyrazem tego protestu jest powstanie naszego komitetu. Apeluję do mieszkańców Tarnobrzegu, do samorządowców z powiatu tarnobrzeskiego, proszę Państwa, przestańcie się bać. Przestańcie się bać. Zrozumcie, że bez Waszego zaangażowania nie uda się niczego dobrego zrobić. Nie uda się uratować statusu i może w ogóle uratować szpitala w Tarnobrzegu. I o to apelujemy, żebyście Państwo to zrozumieli. I potrzebujemy Waszego wsparcia. Czekamy na Wasze opinie, na Wasze słowa wsparcia. Czekamy na Waszą mądrość, żeby nam doradzić, co robić, ponieważ my podjęliśmy się trudnego zadania. Jesteśmy komitetem społecznym i na dobrą sprawę nikt nie musi się z nami liczyć. A jeżeli nie będziemy mieć takiego wsparcia społecznego, to tym bardziej nie będzie się z nami liczył i trudno oczekiwać, że nasza praca, nasz wysiłek przyniesie jakikolwiek pozytywny rezultat. Stąd jeszcze raz, proszę Państwa, apelujemy o to, włączajcie się w pracę naszego komitetu. Dajcie nam odczuć, że wspieracie to, co robimy, bo robimy to nie dla własnej korzyści. Robimy to po to, żeby ten szpital ważny, przede wszystkim dla miasta Tarnobrzegu, żeby on mógł funkcjonować, żeby mógł pełnić te funkcje, które zostały mu wyznaczone. I proszę Państwa, jeszcze jedno. Pamiętajcie o jednym. Tutaj nie ma co liczyć na to, że te wszystkie instytucje powołane do tego, czy to samorząd na poziomie miasta, czy to samorząd na poziomie województwa, żeby te instytucje rzeczywiście cokolwiek zrobiły takiego wyraźnego, żeby zmienić sytuację szpitala. Żeby te wszystkie takie powiązania towarzyskie, nie wiem jeszcze jak je nazwać, które paraliżują doprowadzenie do normalnej sytuacji w szpitalu, żeby one zostały zneutralizowane. No niestety nic się takiego nie stanie. Ostatnią szansą jest jakiś taki nacisk społeczny i po to powstaliśmy, żeby jakoś spowodować, żeby ten nacisk społeczny, ci wszyscy, którzy odpowiadają za szpital bezpośrednio, żeby oni ten nacisk społeczny poczuli. Bez tego nic się nie da zrobić. No i też próżny nasz wysiłek. My jednak ten wysiłek podejmujemy i jeszcze raz prosimy o wsparcie, zwłaszcza mieszkańców Tarnobrzegu. Dziękuję. Pan radny. Kochani, wasz szpital przynosi co miesiąc 1,5 miliona strat. Ostatnio była to tutaj konferencja prasowa, wzywaliśmy do zrobienia czegokolwiek, nic się od 2 miesięcy nie dzieje. Tak jak mówili tutaj moi przedmówcy, konkurs jeszcze się nie odbył. A dlaczego ten konkurs się nie odbył? Bo nie ma swojego kandydata. To nie jest tak, że tu będzie jakiś fachowiec. To musi być swój. Odpowiada za służbę zdrowia Władysław Zenon Ortyl z pobliskiego Mielca. I on doprowadził do tej tragedii, że ten szpital po prostu się zwija.
nasz ten komitet, który powołaliśmy dla ratowania jego i dla tego, żeby wasi wnukowie, dzieci mieli gdzie się leczyć, a nie musieli jeździć kilkadziesiąt kilometrów po sąsiednich miastach, ma za zadanie dwa cele. Pierwsze to jest wyjaśnienie, dlaczego doprowadzono do tej tragedii, dlaczego marszałek, który odpowiada za służbę zdrowia, Ortyl z Mielca, doprowadził do upadku, dlaczego niepłacone są nawet faktury, są wyroki sądu za niepłacone faktury, za jakieś czekawki, za leki w tym szpitalu. Mamili lekarzy, mamili społeczeństwo, że wszystko jest dobrze, albo okłamywali was, albo po prostu są takimi nieudacznikami, że nie wiedzieli, co się dzieje. I no, ja to bym się, szczerze mówiąc, bał swojego pieska zostawić pod opiekę Ortyla, a co dopiero szpital z lekarzami, z pacjentami. I po drugie, my musimy właśnie przypilnować, żeby po rozliczeniu tych wszystkich winnych tego stanu był tutaj dobry gospodarz, który zna się i na zarządzaniu, i na medycynie, i któremu nie zależy na swoich kieszeniach i swoich znajomych i swojej partii, tylko na dobru tego szpitala, bo potencjał jest ogromny. To jest piękny budynek w jednym miejscu, niewykorzystane piętra, zamiast tutaj po prostu być taką perełką w tym rejonie tarnobrzeskim w leczeniu osób chorych, to no, doprowadza się do zapaści. Przypomnę tylko, że to stało się, no, to ujawnienie początkiem było w lutym, informacja od pracowników tego szpitala, że pan dyrektor od trzech lat przechowuje, no, leczy w cudzysłowie, prawda, swoją mamę tutaj na Ojomie. 3 lata. To jest ponad 2 miliony złotych kosztów dla jednej pacjentki. Takie mnie słuchy dochodzą, że teraz będzie kara dla niego za to, około 300 tysięcy złotych. Także popatrzcie, jak tutaj, jakie są rozbieżności. No ale coś się zaczęło dziać, trzeba rękę trzymać na pulsie i włączajcie się w to. Jeśli wy nie będziecie naciskać na tych ludzi tak zwanych prawych i sprawiedliwych, to oni rozwalą do końca ten szpital, tak jak rozwalają w rzeszowskie szpitale. Przypomnę tylko, że w szpitalu teraz uniwersyteckim, ale wojewódzkim numer 1 zwolniono porządnego dyrektora do spraw medycznych, prawdziwego profesora Belwederskiego z tytułami. Dlaczego? Dlatego, że oskarżono go na podstawie anonimów kontortowanych przez Ortyla, jakichś donosów, które się okazały nieprawdziwe. Zwolniono fachowca, na jego miejscu jest jakiś człowiek bez doktoratu nawet, ale nie dajemy tam za wygraną. Osaczamy go z wszystkich stron, i z prokuratury, i tutaj my jako radni. No i co zrobił Ortyl? Pozbył się tego szpitala na Chopina, przekazując go uniwersytetowi. Żeby nie było, że się będzie tak za chwilę pozbyła waszego szpitala, że będzie prywatyzował go albo przekazywał komu innemu. Dlatego no, jeszcze nie jest wszystko stracone. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest tak, jak tutaj zostało już powiedziane, nasza tutaj społeczna inicjatywa, która powstała, ma na celu oddziaływanie w różnych kierunkach na to, aby sytuacja w tym szpitalu uległa zmianie. Na marszałka województwa, na radnych Rady Miasta Tarnobrzega, na prezydenta miasta Tarnobrzega, ale przede wszystkim również na mieszkańców naszego miasta, po to, aby wzięli odpowiedzialność za szpital również w swoje ręce, po to, aby powstało takie pospolite ruszenie, które w końcu doprowadzi do uzdrowienia sytuacji w tym szpitalu. Ja przypomnę, że w tej chwili dyrektorem szpitala PO, dyrektora szpitala jest pan Halat, który poprzednio był górnikiem, potem pracował w lotnictwie, a teraz przyszedł do, teraz niby zna się na lecznictwie. Przypomnijmy, drodzy Państwo, więc nie wierzymy w to, że ta osoba jest w stanie w jakikolwiek sposób uzdrowić sytuację w tym szpitalu. Dlatego też, tak jak tutaj już zostało powiedziane, będziemy się domagać tego, aby przede wszystkim została powołana osoba odpowiednia, kompetentna, taka, której da się wolną rękę, aby mogła odbudować kadrę medyczną. Czy są jakieś pytania? Forma
Komitetu jest otwarta i zapraszacie tak. do udziału. Zapraszamy wszystkich, tak. wszystkich zwykłych mieszkańców miasta. Czy będzie jakaś strona internetowa? Czy... Można trafić poprzez generalnie media społecznościowe do mnie. Ja mam profil facebookowy, ja mam profil twitterowy, tak więc zapraszam poprzez Messengera, poprzez kontaktowanie się ze mną, do kontaktu ze mną. No i oczywiście tutaj zapraszamy, tak jak powiedziałam, wszystkich, również ekspertów, również lekarzy, również pielęgniarki, tych, którzy chcieliby również nas w taki sposób ekspercki wspierać, być może nawet niezależny. Ale przede wszystkim zależy nam na zwykłych mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy są zatroskani o ten szpital, którzy nie zgadzają się z tym, co tam się dzieje, nie zgadzają się na takie dalsze ograniczanie dostępności do usług opieki medycznej w tym tarnobrzeskim szpitalu. Ja jeszcze chciałabym tylko przypomnieć, że w tej chwili na powrót nie działa nie tylko oddział wewnętrzny, ale nie działa również oddział chirurgii dziecięcej, ponieważ odszedł lekarz i oddział już nie działa. Tak więc mówimy dość, mówimy stop dalszej degradacji tego szpitala i zapraszamy wszystkich do aby włączyli się w te nasze działania społeczne. Przestańcie się Państwo, mieszkańcy Tarnobrzegu, przestańcie się bać. Przestańcie się bać. Uwierzcie, że macie siłę, że możecie coś naprawdę zmienić. My chcemy to zmienić, ale bez Waszego wsparcia, bez Waszego udziału tego nie zrobimy. Nie udźwigniemy tego, bo to jest tak duży problem. A my już wiemy z kolegą Jackiem jako radnymi, jak można na przykład... Nasze starania z kolegą Jackiem, który mówił o szpitalu w Rzeszowie, jak można ignorować, jak można zamiatać pod dywan, my to już przerabialiśmy i obawiamy się, że ze szpitalem w Tarnobrzegu może być podobnie. Pamiętajcie Państwo, że to jest Wasz interes. Jeszcze raz, przestańcie się bać, pracujcie z nami, włączcie się w naszą działalność. Zdaniem komitetu, czy już macie zaplanowane jakieś pierwsze działania? Mamy zaplanowaną akcję informacyjną na temat sytuacji w tym szpitalu i będziemy tą akcję informacyjną prowadzić nie tylko na terenie miasta Tarnobrzega, ale na terenie całego powiatu tarnobrzeskiego. Tak więc to są te najbliższe akcje, które mamy zaplanowane, natomiast w późniejszym okresie będziemy informować o tym, co będziemy robić dalej konkretnie. Tutaj jeszcze pamiętam pan radny Kula, tam na Komisji Zdrowia mówił o pikietach, żeby zaangażować, czy coś takiego w planach będziecie mieli? Tak, ja przygotuję taką inicjatywę obywatelską. Trzeba tylko 1000 podpisów mieszkańców, żeby problem tego szpitala stanął na sejmiku. Jak to zbierzemy tam w ciągu jednej niedzieli, poprosimy mieszkańców, żeby paroma autobusami przyjechali tam i po prostu powiedzieli Ortylowi, co oni myślą, pokazali mu środkowy palec na to, co wyrabia z tarnobrzeskim szpitalem. Dziękuję. Nie zamykamy formuły pracy komitetu. Jesteśmy otwarci, nie chcemy niczego przesądzać. Liczymy, że będziemy mieli do czynienia z różnymi pomysłami mieszkańców Tarnobrzegu, które będziemy rozważać. Liczymy na to, że razem z mieszkańcami będziemy w stanie wywrzeć presję nie tylko na sejmik, nie tylko na zarządzających szpitalem, ale również na władze Tarnobrzegu, które rzeczywiście są zdumiewająco bierne. Ja mówię to jako mieszkaniec Stalowej Woli, jako były prezydent tego miasta. Nie wyobrażam sobie takiej bierności władz miasta w tak kluczowej sprawie dla mieszkańców, mimo tego, że ja rozumiem, że szpital jest wojewódzki, a nie miejski czy powiatowy. No ale to jest tak żywotna kwestia dla mieszkańców, że władze Tarnobrzega, zwłaszcza pan prezydent, muszą coś zrobić. No a tymczasem widzieliście Państwo na ostatniej tej komisji. Pan prezydent był uprzejmy przyjść, ale nie miał nic do powiedzenia w tej sprawie. No to jest po prostu zasmucające. Tak i to jest, drodzy Państwo, świadczy o ogromnym konformizmie naszych władz tutaj miasta, radnych miasta Tarnobrzega, prezydenta miasta Tarnobrzega i wielkiej uległości wobec tej opcji rządzącej tutaj aktualnie w naszym województwie. I drodzy Państwo, nie dość, że marszałek Ortyl zdegradował nasz szpital do tak niskiej rangi, to jeszcze władze naszego miasta planują kolejnego polityka PiS-u, pana Rafała Webera, nagrodzić takim honorowym tytułem obywatela miasta Tarnobrzega. Więc, drodzy Państwo, ja na ostatniej komisji zaproponowałam właśnie sytuację odwrotną.
abyśmy w ramach jakiegoś społecznego nacisku odebrali tytuł honorowego obywatela miasta Tarnobrzega marszałkowi Ortynowi, ale z czym to się spotkało? No, radni miasta Tarnobrzega uważają, że oni takich działań w ogóle nie będą podejmować. Oni nie wierzą w ich skuteczność, oni w ogóle takich działań nie chcą podejmować, bo oni są konformistami, drodzy Państwo. Oni bardziej cenią sobie funkcję niż narażanie się komuś, kto w strukturze władzy jest gdzieś tam wyżej od nich. Bardziej niż interes mieszkańców miasta cenią sobie swoje pozycje, jakieś tutaj, prawda, posadki i swoje układy i powiązania. Tak więc dla nich nie jest z pewnością ważne to, aby zadbać o to, aby były realizowane potrzeby mieszkańców naszego miasta, tutaj na terenie naszego miasta w ramach tego szpitala. Na pewno dla nich to nie jest ważne, bo po prostu nic w tym kierunku, drodzy Państwo, nie robią i stąd właśnie ta nasza inicjatywa. Komitet w ogóle ma jakąś taką możliwość, aby wprowadzić taki punkt, chociaż pod dyskusję Rady Miasta o odebranie tego honorowego. 300 podpisów. Trzeba mieć 300 podpisów, tak. Taką inicjatywę obywatelską. To tak jak właśnie ostatnio złożyliśmy prawie 1000 podpisów w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uzdrowiska, tak również tutaj możemy w ten sposób powołać taką inicjatywę uchwałodawczą, inicjatywę obywatelską i również wnieść pod obrady taki obrad czy jakiś projekt uchwały i przedstawić pod głosowanie. Także to jest wszystko formuła tutaj, co będziemy robić, jak będziemy działać, jest otwarta i zapraszamy do tego też wszystkie osoby, które mają jakieś pomysły na działanie tego komitetu do nas. Czyli na razie rozważacie zbiórkę takich podpisów? Tak, rozważamy. Jesteśmy komitetem gdzieś tam ścigania pana Ortyla. My jesteśmy komitetem obrony szpitala. Tak. No, niestety to się wiąże z poczynaniami pana marszałka Ortyla i tym, co do tej pory zrobił ze szpitalem. Ja jestem ze Stalowej Woli, nie będę się wypowiadał, czy powinien zostać pozbawiony tego tytułu. To jest w rękach mieszkańców Tarnobrzegu, ale niewątpliwie ta kwestia również powinna stać się przedmiotem jakiejś debaty publicznej w Tarnobrzegu. Tak, bo nie może tak być, drodzy Państwo, że nie ma żadnych konsekwencji, nikt nie ponosi żadnych konsekwencji za to fatalne zarządzanie tym szpitalem od wielu, wielu lat, za to zniszczenie środowiska medycznego, które tutaj pracowało, rozbicie zespołów, które dobrze pracowały na rzecz mieszkańców, za tą złą sytuację finansową. My na to się nie zgadzamy. Dlatego to zaproponowałam. Oczywiście, no jest to jakaś tam moja tylko propozycja i zobaczymy tutaj w ramach konsultacji w naszym komitecie, czy będziemy po prostu ją podejmować. Natomiast rzucamy to jako pewien również pomysł i jako formę nacisku. No, bo jesteśmy po prostu zdeterminowani do tego, żeby zmienić sytuację w tym szpitalu. I uważam, że powinniśmy wykorzystać ten okres przedwyborczy, który w tej chwili mamy, do nacisku na polityków, no bo nie oszukujmy się, co przede wszystkim oni mają decydujący wpływ na to, kto będzie zarządzał tym szpitalem, jaka będzie jego sytuacja finansowa teraz i w przyszłości. I czy ten szpital będzie się po prostu rozwijał, bo nam nie chodzi tylko o to, żeby marszałek województwa zasypywał kolejne dziury, kolejne straty, tylko chodzi o to, żeby szpital w końcu zaczął się rozwijać, żeby odbudował swoją należną mu pozycję i rangę, którą kiedyś miał. Czy jeszcze jakieś są pytania? To dziękuję Państwu uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję.